Siema, siema, diamenciki, robimy wyścig. Kto będzie pierwszy, wyklikający łapkę w górę, czy ja dolatujący do tej wioski? Patrz na to, wioska villagerów jest tu przed nami i zaraz zobaczymy, kto będzie szybszy, czy wy, czy ja. Uwaga, 3, 2, 1 i lecimy. I już prawie jestem. Uwaga, ja jestem w wiosce już, panowie i panie. Ale wy napiszcie w komentarzu, czy udało wam się być szybszym ode mnie, czy kliknęliście łapeczkę w górę szybciej niż ja tutaj doleciałem. I patrzcie na to, mamy villagera w szoku, patrzcie. On biega, on już tutaj całą swoją rodzinę, całą wszystkich swoich przyjaciół, całą wioskę właśnie mobilizuje, ponieważ zaraz zrobimy pojedynek. Ostatnicy będą tutaj walczyli przeciwko mnie, przeciwko mojej bazie, więc będziemy musieli zbudować wielką bazę. O, w tym miejscu tutaj zbudujemy tajną bazę, bezpieczną bazę i będziemy konkurować z ostatnikami. Oni podobno teraz na siłownię będą szli, będą tutaj, wiecie, ćwiczyli muskuły, żeby mnie pokonać. Potem jak nam się uda wygrać, to podobno możemy rozwalić im wioskę. A jeżeli oni wygrają, no to mogą przejąć moją bazę. Więc taka umowa między nami jest. Więc chodźcie, musimy się pokazać wieśniakom, gdzie ich miejsce. No ja wątpię, że takie chudziutkie wieśniacy byliby w stanie mnie pokonać. Jak oni nawet rąk nie umieją, tak wiecie, tak otworzyć, żeby, no wiecie, no, żeby mieć tak szeroko jak ja łapeczki, to oni mają tak wąsko zlepione i oni tak nie potrafią jak ja mieć. Więc raczej dzisiaj wygra. To będzie łatwy pojedynek, więc wielkiej bazy nie trzeba budować. A wy zostawcie koniecznie subika na moim kanale, bo to jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć taki napis subskrypcja, klikacie, no i subskrybujecie mnie wtedy. A na 100 tysięcy subików pokazuję twarz prawdziwego życia, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądam w prawdziwym życiu, no to klikajcie koniecznie subika na moim kanale. A my tutaj przechodzimy do budowania naszej bazy. Zrobimy dzisiaj taką bazę w stylu właśnie ostatników wieśniaków, więc będzie ona drewniano-kamienna. Więc bierzemy sobie naszą kochaną siekiereczkę, zaznaczamy sobie tutaj w tym miejscu post 1, tak samo zaznaczamy sobie w tym miejscu drugie post 2, no i lecimy setko blestone. O, no i mamy tutaj naszą podłogę naszej bazy. Ja bym ją się może tak, wiecie, wydłużył. Chociaż nie jest dobra, nie jest duża, ponieważ domki wieśniaków nie są duże, więc nasza baza też nie może być za wielka. Jak oni to mają? Czekajcie, chodźcie, podlecimy, zobaczymy sobie, jak wieśniacy mają w ogóle te domki. Oni podłogę mają z desek, okej, czyli potem dopiero to, ten wyższy szczebel mają z kamienia, okej, a okna mają z dyskami i z drewnem. No okej, no okej, no to my coś takiego spróbujemy zrobić u nas tak samo, więc robimy set planks zamiast kamienia. No i teraz przydałoby się zrobić jakieś ściany, widzowie. No to co, stajemy sobie w jednym rogu, post 1, idziemy sobie teraz tutaj w to miejsce, lecimy sobie w górę, post 2 i outline cobblestone, okej. I teraz musimy wejść tam do środka i usunąć tą podłogę. Wow, tu ciemno jest w ogóle, halo, jasność, jasność, halo, i ktoś mi zapali światło. Dobra, i tutaj musimy usunąć sobie jeden poziom i żeby było tak ładnie wszystko elegancko. No dobra, w ogóle coś cały czas mi za oknem jeździ, ja nie wiem co się dzieje. Słyszę jakaś, nie wiem, traktory mi jeżdżą za oknem, ja mieszkam w mieście, tu traktory mi jeżdżą, ja nie wiem jak to jest możliwe. No ale dachy mają takie, no takie średnie. Słyszycie to? Ktoś wibruje, jakieś wiertarka mi za oknem. Dobra, nie wiem, nie wnikam. Zróbmy sobie dalej tutaj jeszcze daszek z desek, ponieważ oni mają daszki z desek właśnie zrobione, więc my musimy mieć tak samo zrobione, żeby było, wiecie, fair, sprawiedliwie i tak dalej. Set planks, ok, mamy zrobione. No i teraz wydałoby się zrobić jakieś wejście i okna. No to rozwalamy sobie tutaj potrójne takie wejście, bierzemy sobie door, no i robimy sobie, co to za drzwi są? Ej, co to jest? Halo? Ok, halo? Jakby, jak to służy? Do czego to służy? Halo? Dobra, nie wiem. Ale wpisujemy jeszcze raz door i robimy sobie metalowe drzwi. My będziemy troszeczkę bardziej nowocześni, zrobimy sobie metalowe drzwiczki. Okej, okay, to jesteśmy w stylu. Czy ja mam Night Vision? Mam, ale jakoś tak strasznie ciemno. Dobra, i teraz oznaczamy tutaj, z tej strony set glass. No i robimy okieneczka teraz. No dobra, to oni mają takie coś, że oni tutaj mają drwienko. O, set log, ok, cyk, tak samo z tej strony trzeba zrobić, set log. No i oni mają coś takiego, no to my tak samo robimy, nie musimy być gorsi. Więc zaznaczamy sobie z jednej strony, zaznaczamy sobie tak samo z drugiej strony, set log. No i wypełniamy to naszymi szybami, set
glass. O, no i pięknie. No i mamy okienka, mamy normalnie wejście. Tak samo bym zrobił to samo z tyłu, więc dajemy sobie set lock i gdzieś tak na tą wysokość możemy sobie zrobić drugie set lock. No i wypełniamy to szkłem, żeby było dosyć jasno w naszej bazie. No i jest ładnie. No, pochodnie jakieś by się przydały. Pochodnie, bierzemy sobie pochodnie i stawiamy je na ścianach, żeby troszeczkę rozjaśnić naszą bazę. O, proszę bardzo, w ten sposób, cyk, 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 elegancko. No i dobra, no i mamy mniej więcej zrobioną naszą bazę. Zobaczmy, jak to wygląda od zewnątrz. No wygląda to po prostu jak domek wiśniaków, ale taki bardziej bunkrowy. No to zróbmy jakiś daszek, nie? Przydałoby się zrobić jakiś daszek, więc zaznaczamy sobie w tym miejscu. Zaznaczamy sobie tak samo w tym miejscu. O, proszę bardzo. No i robimy set planks, no i stawiamy naszą pierwszą warstwę dachu. O, w ten sposób. Teraz lecimy sobie to samo, tylko że robimy o kratkę wyżej. O, proszę bardzo, w ten sposób. I cyk, i lecimy w górę. No i patrzcie, od razu to jakoś lepiej wygląda. Lecimy sobie, o, drzwi postawiłem, czemu ja postawiłem drzwi? Nie chciałem drzwi stawiać. Chciałem sobie tak, o, po prostu postawić bloczek, okej, cyk. No i lecimy w górę. W górę, źle zaznaczyłem, cyk, z jednej strony i tak samo robimy z drugiej strony. No i set planks, no i jeszcze ostatnia warstwa, zróbmy, żeby to było w miarę wysoki daszek, proszę bardzo. Tutaj w jednej strony i z drugiej strony zaznaczamy. No i możemy postawić kolejną warstwę, cyk, no i w ten sposób to się prezentuje. Mamy nasz domek wiśniaków, taki bunkier jakby. No i wszystko ładnie pasuje. No i teraz możemy sobie jeszcze w środku postawić drabinkę. Słyszę, jak zombiaki chodzą, tylko nie wiem gdzie, no ale dobra, to jest mały szczegół. Zombiaki dzisiaj nie są dla nas zagrożeniem. Dzisiaj dla nas zagrożeniem są wieśniacy. To tak trochę dosyć dziwnie brzmi, że wieśniacy są dla nas jakimkolwiek zagrożeniem, ale uznajmy, że to jest normalne i chodźcie, budujemy dalej naszą bazę. Potrzebujemy trapdora. O, halo klapa, kładź się. Nie tak, tak, o, o, dobra. Teraz jest idealnie, teraz jest idealnie, możemy wchodzić, wychodzić, więc wchodzimy na górę. No i na tym dachu przydałoby się zrobić też jakieś zabezpieczenia, więc bierzemy sobie może furtki, o, proszę bardzo, w ten sposób. No i stawiamy je tak tutaj przed nami, żebyśmy mogli sobie normalnie przez nie wchodzić i wychodzić, więc dajemy sobie taką małą osłonkę, proszę bardzo, o, w ten sposób. A tutaj z drugiej strony zrobimy zwykłe płotki, widzowie. Płotki, płotki, dajcie mi płotki, pyły, o ty. Dobra, zrobimy sobie takie ciemniejsze płotki, tylko to się nie łączy ze sobą, a da, łączy się. No i dobra, no i lecimy tak dookoła sobie, żeby tutaj wszystko było ładnie, elegancko, żebyśmy nie powypadali sobie stąd. O, proszę bardzo, o, no właśnie o tym mówiłem. Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej i cyk, proszę państwa, już skończona nasza basa, prawie jest. O, nie. Teraz jest skończona. No i pięknie, no i nasza basa tak się oto prezentuje. Wygląda otóż w ten sposób. Jest ona zrobiona w stylu wieśniaków. Ale wiecie co, przydałoby się też tak tu zrobić tu nam jakąś lawę dookoła, nie? Tylko ja muszę to zabezpieczyć, żeby nam to się nie spaliło. Więc dajemy sobie gamę rulę fire, nie, do fire Big Falls. O, i teraz możemy sobie postawić lawę. Nie zero, tylko lawę. Proszę, halo, dajcie mi lawę, cyk. No i teraz od razu nic nam się nie spali. Nasza nasza baza się nie będzie paliła, ponieważ dałem taką specjalną komendę. Proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. Z jednej strony, drugiej strony i dookoła naszej bazy wszystko jest elegancko zrobione. Teraz jeszcze możemy sobie wodę wylać. Pamiętajcie, dzisiaj robimy w stylu wieśniaku, więc te pułapki też nie mogą być jakoś mega zaawansowane. Jakieś takie proste, zwykłe pułapki zrobimy, żeby to było, wiecie, takie łatwe w miarę do przejścia, żeby wieśniacy no nie potknęli się i nie sami się nie pokonali. No i jeszcze możemy ewentualnie tutaj przed bazą postawić jakieś takie pojedyncze płotki, żeby trochę się popotykali, poprzewracali. O, no coś w tym stylu. O, jeszcze można pajęczynę ewentualnie tutaj dać z przodu. Pajęczyna, okej, dajcie mi ją. O, i to tak, o, można dać z przodu, żeby powpadali. No okej, mniej więcej tak się nasza baza prezentuje. Mi się ona podoba. Jest fajnie zrobiona, prosta, zgrabna, estetyczna, w stylu wieśniaków. No i co, widzowie? My tutaj bierzemy sobie, usuwamy ekwipunek, wchodzimy sobie do naszej bazy. Tutaj parkour jest dla nas niegroźny, a osadnicy chyba skakać nie umieją, z tego co pamiętam. No i przydałoby się sobie jeszcze jakieś wziąć rzeczy. No wiecie co? Dzisiaj weźmiemy sobie zwykłe rzeczy. Dzisiaj sobie weźmiemy może diamentowe rzeczy, żeby być takim bardziej klimatycznym. Ale bronię sobie oczywiście weźmiemy, żeby szybko to poszło.
wyszło, żeby się nie męczyć z tymi osadnikami, bo wiecie to, no z jednej strony są słabi, ale z drugiej strony nie chce mi się aż tak męczyć z nimi, więc weźmiemy sobie troszeczkę tych broni, no tyle mi się wydaje, że będzie ok. No i co, złote jabłuszko weźmiemy, nie? O. A nawet możemy wziąć 16, tylko tyle starczy nam. Się mieczek wezmę może, czekajcie. No, mieczek na wszelki wypadek będzie tutaj. No i ja mogę sobie już tutaj dawać game od 0. No i czekać, aż osadnicy podejdą. Ja ich zawołam, czekajcie. Osadnicy, czekam na was. Nie pokonacie mnie, słabiaki. Chłe, jestem niepowstrzymany. No, a w ogóle patrzcie na to, pokażę wam sztuczkę. Patrzycie na mnie, patrzycie, patrzcie. 3, 2, 1, o, subskrybuj. Zostawcie subika na moim kanale i teraz uwaga, pyk, i mamy łapeczkę w górę, więc zostawcie subika i łapeczkę w górę na moim kanale, a my czekamy na osadników. Dobra widzowie, wchodzimy sobie na drabinkę, zobaczymy sobie, czy już osadnicy do nas idą, więc tutaj weźmy, o, na górę weźmy i co, jest grane. Skąd was tak dużo jest, co jest, przed chwilą was było mniej, a tutaj nagle... Ej, czy wy to widzicie to samo co ja? Czy tam są umieśnieni osadnicy? Co jest grane? Ej, to umieśnione, co? Umieśnieni osadnicy? Co to jest możliwe w ogóle? Ej, co? Kiedy oni tak przypakowali? Przecież wcześniej nie byli tacy, no, umieśnieni, tak dużo ich nie było. No dobra, ej, może oni chcą, mimo wszystko sojuszu ze mną, no, podejdźmy do nich. Okej, idą w moją stronę, ale oni chyba nie chcą się przywitać, dobra, jemy jabłuszka. Idą prosto na mnie, łabiją mnie, klepią mnie, dobra, ty, ej, koleś, o, masz. Ej, co jest, co takie odporne są silne? No, wpadają w pajęczyny, ej, ale o co chodzi? One powinny padać od razu, no nigdy nie miały tyle życia. O, idą umieśnieni, o, dobra, strzelamy z minigana, z miotacza ognia. Trzeba ich podpalić, umieśnieni, to nie jest dobry pomysł. No, uciekamy, szybko, ewakuacja, szybko, do bazy. Biegniemy, szybko, Houston, mamy problem. Ma z lasera, padaj, pył, z lasera ich, o. A, idą na mnie, dobra, szybko. Do bazy skakujemy, może ta lawa ich zatrzyma. Dobra, odejdź od mojej bazy, sio. A kiszty, źli, dobra, zamykam. Wchodzę na górę, oni tam w lawy się topią. Więc schodzisz tyle, okej. Ja tutaj postaram się z góry ich podrozstrzeliwać. A macie osadnicy wy, a macie, płońcie w mojej lawie. Okej, skończyło mi się. Macie lasera was, piu. No co, ile wy macie tego życia, no? Ustawili, jeszcze kolejni stoją. Dobra, weźmy tych z daleka, ze strzelmy. A mas lasera, pyk, jeden, pyk, drugi. Co jest, ile razy można strzelać w jednego wielkoluda? Masz, no padnij w końcu, no... No nie da się, no i co, jesteście powstrzymani, dobra, płońcie z mojego miotacza, nie. Może jakby tak, on ma na imię Halmeca, coś tam. A, z rakiety, o dobra, wziąłem, rozwaliłem sobie lawę, no ja to mądry jestem. No może inaczej, czekajcie, zbierzmy wszystkich w jedną kupę i wtedy będzie nam łatwiej ich pokonać, bo TFG użyje na nich, dobra. To tak, tutaj trzeba ich namierzyć, pół, dobra, poleciał, dostali. Ile ich tu jest, ej, co ich cała armia jest? Co jest grane? Dobra, i czekajcie. Trzeba ich wszystkich tutaj w kupę jedną zebrać. Okej, chodźcie tutaj, osadnicy. No, za mną. Kici, do mnie. Dobra, czekajcie, zbieramy ich. Tutaj kolejni są, kolejni idą. Dobra, tutaj, halo, tu jestem. Jedzcie mnie. Co się nie, no nie jedzcie mnie, osadnicy nie jedzą. Ale możecie mnie wziąć, dawajcie, chodźcie. I zmiotacza ognia, pyk. Dobra, chodźcie tutaj do mnie, okej, za mną. Rakietami, dobra, dostali. Okej, kolejni dostali, okej, jest dobrze. Teraz tutaj ich muszę o, do tej dziury ich powrócajmy. To wtedy będzie łatwiej ich trafić wtedy, okej. Z lasera teraz. Okej, czekajcie, do tej dziury, żeby takich wepchnąć wszystkich. Ale nie mnie, ja do dziury nie chcę. Okej, czekajcie, tutaj trzeba otoczyć i zakonie mają mocny zasięg. No a teraz tu,
Okej, no chodźcie, chodźcie. No, do dziury, do dziury, do dziury. Co? Jak to ich nie zatwiło? Co? Jak to niby grane? Ej, dobra, szybko jemy jabłko, jemy jabłko. A otaczają mnie. Za dużo was, za dużo. Halo, Houston. Dobra, szybko jeszcze raz do dziury, jeszcze raz. Może teraz ich damy radę załatwić, okej? Tylko trzeba wyminąć tych mięśniaków. No, biegniemy tędy, okej, naokoło. I teraz tutaj trzeba ich zmusić, żeby weszli. Uwaga, dobra, strzelam. 3, 2, 1 i pół. Nie, wlazł i prosto pod celownik. Co, naprawdę? Nie, gdzie ja się pojawiłem? Gdzie ja jestem? Okej, jakieś resztki ze mnie zostały, jestem znowu z powrotem w bazie. Czekajcie, sobie dam Night Vision szybko, bo ciemno. Ale oni dalej żyją, no jest ich o wiele mniej po tym strzale. Troszeczkę się ich udało mi pozbyć, ale patrzcie, ich tutaj jest cały czas mnóstwo. Jak ja mam się ich pozbyć niby? Dobra, czekajcie, odejdę się kawałek. O nie, tego nie utknij, dobra. Może z tego lasera będę ich bił, czekajcie. Ma się laserem. Ten laser jest naprawdę mocny, więc powinni padać. No ale coś nie padają, ci im umieśnieni blokują moje strzały. Bo ten mniejszy to by padli od razu raczej, nie? Ej, co jest? Co was tak dużo jest? No nie da się ich pokonać, dobra, czekajcie. Trzeba lawą tutaj, między lawą popchać ich. Dobra, chodźcie. No do mnie, chodźcie. Tutaj jestem, no za mną. A masz ty, nie no, skończyła mi się amunicja, naprawdę, dobra, czekajcie. Cofamy się. No chodź do mnie, mięśniaku, chodź tutaj. A masz miecza, z miecza ich trzeba teraz załatwić, ja już amunicji nie mam. Spróbujmy, oparcie, mieczem daje radę. Dobra, dawajcie, bijemy ich. Cyk, tego samemu wpadłem do lawy. Tylko, o nie, żebym wypłynął. Skąd ich tu tak wiele jest? Skakują do mnie, wpadłem do jakiejś jaskini. Dobra, ewakuacja. Szybko, musimy iść. Padaj, co jeszcze jest, jakiś zombiak z pistoletem, no naprawdę. Okej, padaj, zły osadnik, zły, a masz ty, no skąd oni mają tyle siły i życia? No a masz ty, no nie, gdzie oni mnie wpychają? Co, nie, to jest pułapka, nie. Szybko pomocy, widzowie, zostawcie szybko łapkę w górę. Ratujcie mnie, subika, szybko, wszyscy zostawcie. Ej, no zombie osadniku, pomóż mi. Znaczy, nie zombie osadniku. No czemu mnie wszystko bije tutaj? A zostawcie mnie, na pad jeden, okej, bijemy, nie dajemy się. 7 jabłuszek mam, może się uda mi się stąd wypłynąć. Wypływamy, a nie, ten mi uderzył mały. Niedobry. Padaj, dobra, wypływamy stąd. Musimy widzowie uciekać, nie mamy szans z nimi. Oni są za mocni, trochę zlekceważyłem osadników. Byli jednak, jak na osadników, bardzo dobrzy, ale trzeba stąd uciekać, no nie pozwalają mi. Dobra, zostaw mnie, okej, wypływają. Tylko tutaj stoją na górze i czekają na mnie. A macie, osuń się, daj mi wypłynąć, wypłynąć mi daj ty. No ich nie pozwalają, jeszcze się rzucają tu na mnie. Masz ty mały, no, to jest miejsce, tylko ten przeszkadza, dobra, wypływam, posuń się, wypływam, prawie, no nie pozwalają mi, jeszcze strzelił z łuku we mnie jeden, co jest, dobra, ej, mam inny pomysł, wykopiemy się drugą stroną, tam jest dziura, patrzcie, mogę uciec, biegnę, tędy da się jakoś wydostać, czekajcie, szybko dirta, zbierzmy, czekajcie, trzeba się stąd jakoś uwolnić, no nie, 6 jabłuszek mi zostało tylko, mam 53 dirta, dobra, trzeba ich zamurować, trzeba ich odejść, nie, sam się zamurowałem, dobra, inaczej. Znowu coś mi za oknem jeździ. Co ich tak dużo tu jest? To co? Naprawdę? Dobra. Idź stąd. Dobra. Szybko. Nie, jest jabłko. No co ich tak wiele tu jest? No, daj mi wypłynąć. Pomocy. Ratunku, topię się w villagerach. Dobra, czekajcie, to jest tędy, czy nie tędy? Gdzie jest to wyjście? Skąd jest wyjście? Czekajcie, no dajcie mi się ruszyć. Tutaj jest stąd, no tu się da stąd wyjść w ogóle. Dobra, iść jakieś zombiaki, no nie mogę. Dobra, teraz, nie, jest jabłko, dwa serca, dobra, trzy serca mam. Nie, ja się stąd nie wydostanę, pomocy widzowie.
Ja już kończę odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, bo ja już stąd nie wyjdę, oni mnie do ściany przytrzymują. Zostawcie łapkę w górę i subika na moim kanale i pamiętajcie, filmy są codziennie. Pa, pa, cześć. Nigdy mnie dorwiecie, nigdy, nigdy, zostawcie mnie, błagam. Walka, nie, ratunku, zjadają mnie.